Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Nazywam się Krystyna Skowrońska i razem z moim kolegą, panem posłem Jackiem Brzezinką, chcieliśmy Państwu zaprezentować nowe pomysły czy nowe projekty, które związane są ze sprawą wspierania rodziny. Państwo doskonale pamiętacie, że Platforma Obywatelska od swojego okresu rządzenia od roku 2007 roku zapowiadała konsekwentnie realizowanie programu pomocy na rzecz rodziny. Zdecydowanie dla osób, które mają małe dzieci, to program żłobkowy, program Maluch i od roku 2013 ta liczba miejsc dla dzieci zwiększyła się. Zmieniło się również finansowanie, a zatem samorządy otrzymywały środki na wsparcie w 80% kosztów utrzymania żłobków. Od tego okresu, a wcześniej było 50%. Zatem było duże wsparcie, a w roku 2015 dodatkowo ten program wzmocniliśmy kwotą 50 milionów złotych. To również możliwość większej ilości miejsc w przedszkolach, ale także finansowania dla przedszkoli, to żeby pomoc dla rodziców była większa, czyli pierwsze 5 godzin jest bezpłatne, a za kolejne godziny płaci się złotówkę za miejsce w przedszkolu. To również ogromne wsparcie w postaci wykorzystania i zwiększenia ulgi prorodzinnej. To urlopy, wydłużenie urlopów, a także świadczenia urlopowe roczne. Projekt jest procedowany tak, aby objąć nimi osoby bezrobotne, studiujące matki i rolników. To jest część tego projektu, który uzupełniany jest o kartę dużej rodziny i o inne formy wsparcia dla rodziny. Dzisiaj w Sejmie będziemy mieć procedowany, czy czytany, objaśniany projekt ustawy, który wprowadza dodatkowe możliwości tworzenia miejsc w żłobkach, a także w tym zakresie pomagania rodzicom. Pan poseł Jacek Brzezinka. Dla wielu rodzin, zwłaszcza tych, które posiadają małe dzieci w wieku roku, dwóch czy trzech, niezwykle istotną barierą w podjęciu zatrudnienia jest kwestia zapewnienia opieki nad tymi dziećmi. W związku z tym wydaje się, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom właśnie tych rodziców, wprowadzamy dziś pod obrady Sejmu projekt, w oparciu o który przedsiębiorcy tworzący przyzakładowe żłobki, kluby dziecięce czy przedszkola będą mogli koszty tworzenia tych placówek potraktować jako koszty uzyskania przychodu, a więc otrzymują pewną ulgę podatkową. Również prowadzenie tych placówek będzie objęte tą ulgą. Ona jest limitowana. Wynosi dla żłobków i klubów dziecięcych 400 zł miesięcznie na każde dziecko, a w przypadku przedszkoli ta ulga wynosi 200 zł na każde dziecko. Jeżeli rodzic, pracownik nie będzie chciał korzystać z przyzakładowej placówki, oczywiście może na ogólnych zasadach korzystać z przedszkola innego, gminnego czy prywatnego i wówczas pracodawca może mu udzielić świadczenia. Również w podanej wcześniej przeze mnie wysokości, czyli 400 zł w przypadku żłobka i 200 zł w przypadku przedszkola. I to świadczenie będzie zwolnione również z podatku dochodowego od osób fizycznych. To jest bardzo wygodna, myślę, dla wielu rodziców formuła. Jeżeli placówka, żłobek, przedszkole będzie mieścić się w pobliżu zakładu pracy rodzica, bo wtedy zdecydowanie łatwiej pogodzić zatrudnienie z zapewnieniem opieki, ale również z dowozem czy odbiorem, doprowadzeniem, odprowadzeniem dziecka z tej placówki.